Bieg Ponowe Życie to przede wszystkim ludzie, a często są to ludzie, którzy z biegiem związani są od lat. Tacy nasi przyjaciele, jeden z tych przyjaciół, razem z nami profesor Michał Zekliczyński. Witam serdecznie. Bardzo to jest dla mnie wielki zaszczyt. Ja się cieszę, że zostałem zaliczony do tego grona. Moja historia akurat uczestnictwa w biegu być może nie jest aż tak długa, No, ale cieszę się, że już od pewnego czasu z Państwem uczestniczę w tym pięknym wydarzeniu. No i Pojawiła się taka pierwsza okazja, że mogę się już rozliczyć z tego, co mówiłem i obiecywałem wcześniej. Troszkę się rozliczymy, ale troszkę też podsumujemy jak najbardziej. Profesor Michał Zakliczyński, kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia USK Wrocław. Więc o Wrocławiu i o tym ośrodku sobie porozmawiajmy. Podsumujmy może, bo to w miarę nowy ośrodek, a sukcesy na Waszym koncie są. Myślę, że jednak zacznę od tego, co właśnie będzie wprost nawiązaniem do tego, co mówiłem rok wcześniej. Jak mówiłem, naszą największą troską było to, żeby utrzymać tempo. Transplantacji. Wtedy y, zmagaliśmy się z klątwą 13. Dzisiaj też mamy. Y, 13, robiliśmy wtedy czternastą y, transplantację. Zastanawialiśmy się, czy drugi rok będzie tak dobry jak y, pierwszy, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby utrzymać tempo. No i w tej chwili mogę już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to tempo udało się. Utrzymać, jako że zrobiliśmy w drugim roku naszej działalności 44 transplantacje. Przypomnę, że w pierwszym to było 40, a dzisiaj, 13 maja, jesteśmy po 15 transplantacji, więc jak gdyby mamy jedną w nadmiarze. Tutaj też pochwalę się, jeżeli mogę. Wolałbym się pochwalić tym, na co czekamy, czyli tym, że wreszcie doszliśmy do setki, no ale. Stanęliśmy na 99. Tak po cichu liczyłem, bo już dwa czy trzy tygodnie mijają od ostatniej transplantacji: że przyjadę, pochwalę się, będzie setka. będzie setka, będzie konkret, prawda? A tu niestety marne 99. Tym niemniej no, liczymy na to, że to wydarzenie, tak oczekiwane, wkrótce nastąpi. Ale myślę, że spokojnie możemy w tej kategorii mówić również o sukcesie. Tutaj pan profesor troszkę stwierdził, że zaczynamy od tego utrzymania i troszkę wywiązania się z obietnicy, ale to też jest sukces. Tak jest, to jest ogromny sukces i czasami nawet powiedziałbym niedoceniany. Od czasu do czasu widzimy takie, takie sytuacje, gdzie następuje taka erupcja aktywności na różnych polach związanych z transmantologią. Czasem chodzi o liczbę pobrań, czasem jeden z ośrodków wyraźnie zwiększa liczbę i potem niestety to opada. No więc tak naprawdę zabezpieczenie siebie przez. I z własnego środka przed tym opadaniem wydaje mi się znacznie większą sztuką niż to, żeby się zmobilizować na krótki dystans. No więc my staramy się, a na pewno mamy takie ambicje, żeby być długo dystansowc, dystansowcami, żeby nie poprzestawać na jednym, dwóch czy, 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 czy ileś tam nawet no w ogóle nie będziemy się limitować, prawda, jak długo mamy iść tym tempem. Im dłużej to będzie. Trwało tym lepiej. A czy możemy w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego właśnie są czasami te krótkie, ale jednak przestoje? Zacząłbym od tego, że nawet jeżeli mówimy o takich liczbach jak 40 transplantacji w skali ośrodka czy 200 w skali całego kraju rocznie. To są to stosunkowo małe liczby. Jeżeli to rozłożymy na liczbę tygodni, no to znowu w skali całego kraju wykonujemy cztery transplantacje tygodniowo. To nie jest dużo, jak mówiłem zresztą w zeszłym roku. Czasem jest tak, że przez dwa tygodnie nic się nie robi. Tutaj mam na myśli, że wszystkie ośrodki, które są, te siedem ośrodków polskich nic nie robi. I są takie, kiedy to jeden ośrodek musi robić dwie. Transplantację w jednym dniu, ponieważ inny ośrodek też robi, na przykład dwie, więc to się nie rozkłada równomiernie. Gdybyśmy mówili o jakiejś standardowej, popularnej procedurze, która się liczy tygodniami, no to w gruncie rzeczy moim obowiązkiem jako osoby nadzorującej taki program byłoby zabezpieczenie logistyki w ten sposób, żeby to się rozkładało równomiernie. W, transplant w transplantologii absolutnie nie jest to możliwe. Nigdy nie będzie i raczej trzeba postawić na pewnego rodzaju mechanizmy i zachowania, na pewnego rodzaju powtarzalność zachowań, na gotowość do działania, i najważniejsza jest w tym wszystkim motywacja. Te zabiegi transplantacji serca. Ponieważ niektóre transplantacje innych narządów troszeczkę inaczej wyglądają. Można je przeprowadzić na zasadach, które nieco przypominają zabiegi planowe. Można przynajmniej zaczekać i rozpocząć zabieg o tak zwanej bożej porze, prawda, o godzinie 8 rano. W przypadku transplantacji serca jest to zupełnie niemożliwe. Mamy tak mało czasu na przeszczepienie tego narządu, że jeżeli wypada nam środek weekendu długiego, majowego, weekendu święta czy po prostu sobota? No to nie ma po prostu zmiłuj. Albo my ten zabieg zrobimy, albo on się nie odbędzie. W związku z tym, no jeżeli będziemy sobie folgować, będziemy odpuszczać, no to siłą rzeczy liczby zaczną nam się chwiać. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście panować nad tym tempem, no to musimy być przygotowani, że wtedy, kiedy będzie zgłoszenie, my ruszamy do akcji. Zupełnie niedawno, bo to chyba końcówka 2022 roku. Właśnie u Was um, odbyła się jednoczesny, odbył się jednoczesny przeszczep serca i nerki. Tam ponad 100 osób chyba pracowało podczas tego, te, te, tego zabiegu. 100 osób pracuje praktycznie przy każdej hmm. transplantacji. Zresztą. Um, Ponieważ większość pobrań jest wielonarządowych, i w gruncie rzeczy, w jaki sposób te pozostałe zespoły, które pobierają inne narządy, też są w to zaangażowane. No, i od ich dobrej woli też zależy nasz sukces. To w zależności od tego, jak na to patrzeć, prawda, my moglibyśmy ograniczyć os, os, liczbę, grono osób, którym chcielibyśmy podziękować, ale dlaczego, prawda? W gruncie rzeczy, jak się doliczy również tych, którzy pracowali w szpitalu dawcy, którzy wzięli udział w prowadzeniu tego człowieka przed jego śmiercią i potem no, pilnowali już, żeby sytuacja była na tyle stabilna, żeby po stwierdzeniu zgonu można było pobrać narządy. To tak naprawdę to 100 osób, to naprawdę nie robi, nie robi wrażenia. W związku z tym na tym bym się specjalnie nie skupiał, czy to jest 100, no, ale właśnie znowu krążymy koło setki. Najwyraźniej <laughs> jakaś magia w w tej e, liczbie e, jest. Nie? Natomiast mhm. raczej skupiłem się na tym, że ta transplantacja serca i nerki była jedna, a ja wolałbym mówić o stu transplantacjach jednoczasowych serca i nerki, a nie ile osób było zaangażowanych. Rzeczywiście udało nam się troszeczkę rozgłosu czy uzyskać, czy on sam wokół tego narósł, ponieważ to, to był zabieg, który był pewnego rodzaju. Zmianą, jako, że tak naprawdę była to retransplantacja serca z jednoczasowym przeszczepieniem nerki. Problem polega na tym, i to jest coś, co tak naprawdę za co ja mogę tylko przepraszać, a nie się tym chwalić, że to był raptem. Drugi pacjent, to konkretnie była pacjentka prowadzony przeze mnie, który taką jednoczasową transplantację serca i nerki miał zrobioną. To jest strasznie, strasznie mało. W gruncie rzeczy zapotrzebowanie jest znacznie większe. To, czy to będzie retransplantacja, czy pierwsza transplantacja, nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Ważne jest, to, żeby pacjenci zdawali sobie sprawę, że zawsze mamy dla nich gotowe rozwiązanie, że nie ma takiego zabiegu, który kończyłby nasze możliwości, że już transplantacja serca i nic, i nic więcej. Jeżeli dojdzie do niewydolności tego przeszczepionego serca, tego nie chcemy, prawda, ale to się to się może zdarzyć i pacjent powinien sobie zdawać sprawę, że to nie kończy jego historii, bo można zrobić kolejną transplantację. Jeżeli w trakcie leczenia po tym pierwszym zabiegu dojdzie do niewydolności nerek, co nie jest zaskakujące, bo niestety leki immunosupresyjne, które my musimy pacjentom podawać, te nerki uszkadzają, to my musimy być przygotowani na to, żeby do tego serca jeszcze dołożyć nerkę. Jak mówię, to nie jest nic zaskakującego, że właśnie retransplantacja serca będzie częściej rozważana pod kątem tego, czy ta nerka rzeczywiście również nie będzie potrzebna. I na zakończenie tej przydługiej wypowiedzi tylko dodam, że udało nam się w tym roku zrobić wreszcie drugą jednoczasową transplantację serca i nerki. To oczywiście też nie jest tak, że już bijemy w dzwony i ogłaszamy wielki sukces, bo jak mówiłem, chciałbym, żeby te zabiegi odbywały się seryjnie. Zapotrzebowanie jest i tu muszę powiedzieć, że już kilku pacjentów mamy na liście takich, którzy będą oczekiwać, więc mam nadzieję, że tak koło trzech, pięciu, prawda, być może kiedyś dojdziemy do jakiejś większej liczby takich jednoczasowych przeszczepień serca i nerki będzie robić. Oczywiście przed nami również serce i wątroba, aczkolwiek to wymaga, to jest znacznie większy stopień komplikacji. Przeszczepienie wątroby to jest bacznie bardziej zaawansowany technicznie zabieg, więc tu się nie śpieszymy. Na razie no, szlifujemy to, co wydaje się robimy już dobrze, czyli. Jeżeli będzie w tym roku więcej transplantacji serca, inarek, to na pewno będę się chciał w tym, tym w przyszłym roku pochwalić. I wierzymy, że tak właśnie będzie, panie profesorze. Ja tak sobie jednak myślę, że te liczby robią wrażenie dla tych, którzy nie śledzą aż tak bacznie i nie siedzą w tym temacie. To myślę, że właśnie ta sytuacja, kiedy my dowiadujemy się, że podczas takiej transplantacji potrzebna jest tak duża liczba osób profesjonalistów, ekspertów, profesorów i tak i tak to może troszkę zmienić optykę patrzenia na tę sprawę. Na pewno tak. No, no ja dodam jeszcze, że tak naprawdę kłopot to jest dla tej osoby, najczęściej z dyrekcji szpitala, która potem musi podpisać listę płac i tym wszystkim ludziom po prostu ten trud zrekompensować. W związku z tym, no trudno. Ale dla takie, dobrego efektu. Takie są transplantacje. Tego się tak. nie da e, zrobić za e, darmo, prawda? I na pewno ten e, element finansowy e, będzie co jakiś czas e, wyciągany. My ciągle. E, pracujemy, walczymy o to, żeby procedura transplantacji serca była godziwie wyceniona, bo wtedy też i będziemy mogli odpowiednio wynagrodzić ten wysiłek, który jest dodatkowym wysiłkiem, jak mówiłem często poza godzinami pracy w święta i w takich sytuacjach, kiedy ktoś jest odrywany od rodziny no, w sytuacji, gdzie tam powiedzmy powinien tak naprawdę odpoczywać, a on jednak rzuca wszystko i, i, i jedzie często po to serce. Te transporty to też jest jeszcze odrębna sprawa, bo przecież to, są, to jest wiele kilometrów, karetką, czasem samolotem, czasem helikopterem, to ładnie. Jak to się mówi, wygląda w obrazku. Natomiast jeżeli się myśli o tej no, wcale nie tak małej grupie osób, która się telepie tą e, karetką, nie zawsze po najlepszych e, drogach, na e, drugi koniec e, nie świata ale polski ale przynajmniej, polski prawda? Przynajmniej A tak. potem e, w tym e, samolocie też nie najlepszych często e, warunkach. W warunkach pogodowych, bo często są warunki minimalne. My się umawiamy, mamy okienko pogodowe, godzina czasu, prawda? No, ale jeżeli tylko godzina, no to pewnie będzie troszeczkę dmuchało i trochę przetrzepie cały ten samolot, prawda? Z załogą, więc to naprawdę wymaga dużego oddania. Jest mnóstwo detali, które trzeba spiąć, o których człowiek, który nie zna tak bardzo dobrze tematu, nie ma pojęcia, ale też nie musi mieć pojęcia. Ważne żebyśmy pamiętali o jednym. Tu chodzi o ludzkie życie, a przecież to ludzkie życie jest bezcenne. Bardzo dziękuję panie profesorze i trzymam kciuki, dziękuję żeby bardzo. wszystko co ma się udać, to żeby się udało. No a pewnie za niedługo spotkamy się po raz kolejny podczas biegu pana po życie. Dziękuję pięknie.